Zapowiada się fajny tur. Witam bardzo serdecznie na tegorocznym World Cup Junior w Siernikach. Witam bardzo serdecznie w imieniu organizatorów tego turnieju, Stowarzyszenia Baranek do Przygód, tutaj pani prezes obok mnie. Stowarzyszenie Do Przodu, Prusieckie Stowarzyszenie, którego mam zaszczyt być prezesem, także społeczność miejscowości Sierniki. Organizatorem jest także Sołectwo Pruste, także w imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie Was na tej gościnnej ziemi siernickiej witam. Każdy z Was widział chociażby na Facebooku, jak wyglądają pary tego turnieju, jak wyglądają grupy. Chciałbym tylko powiedzieć, że podczas dzisiejszych zawodów mamy reprezentantów z kilku gmin wielkopolskich. Mamy przedstawicieli z Wągrowca, będą zawodnicy, którzy grają w młodszych drużynach Nielby Wągrowiec, dojadą do nas. Mamy także przedstawicieli z gminy Ryczywu na czele z zawodnikami Golnicy Ryczywu i trenera Jacka Łukowskiego. Witam bardzo serdecznie. Są także zawodnicy z Jadłunek, Gorzewa, Płukaw, Wyszyn, gminy Budzeń. Mamy sołectwo Prosna, na którego czele stoi pani Sołtys. Nie wiem, gdzie jest pani Sołtys, ale witamy. Po raz kolejny zresztą zawodnicy z Prosny do nas przyjeżdżają. Mamy też zawodników z Bukowca. No i oczywiście duża reprezentacja z gminy Rogoźno. Oprócz właśnie zawodników z Rogoźno mamy zawodników z Garbatki, Owczegów, Siernik oraz Prusiec. Pokrótce chciałbym powiedzieć, że to jest nasz piąty turniej organizowany tutaj w Siernikę. Wcześniej to się nazywało Euro Cup Junior, z racji tego, że w tym roku mamy Mistrzostwa Świata. Są to zawody nazwane właśnie na cześć tej ogólnoświatowej imprezy. Gramy w rocznikach, tak jak to było od początku, 2001-2003 i Juczyk 2004-2006, tutaj tylko zgłosiła się jedna drużyna, oraz 2007-2008 i młodsi, jeśli tak opisują. Prawda jest taka, że zawodnicy grający w tym najstarszym roczniku 2001-2003, pamiętam jak rozpoczęliśmy ten turniej, bo wielu z Was to jest właściwie od początku tego turnieju. Wy wtedy mieliście w 2015 roku, kiedy było pierwsze Euro Cup, 14 lat, teraz już jesteście prawie pełnoletni, macie już, no jakby nie patrzeć, 4 lata więcej, także dla Was to pewnie będzie ostatni turniej, bo tutaj naszą ideą jest organizowanie zawodów dla najmłodszych uczestników, także już tutaj przy okazji tego rozpoczęcia cieszę się, że przez te lata byliście z nami. Pokrótce jeszcze powiem, zanim oddam głos pani Krysi, pokrótce powiem odnośnie zasad rozgrywania dzisiejszego turnieju. Gramy oczywiście fair play, bo to jest nadrzędna zasada, która towarzyszy nam tutaj podczas siernińskich turniejów. Gramy 15 minut bez zmiany połów, gramy także losujemy połowy i 15 minut gramy. Na bieżąco wyniki będą podawane na tablicy, będzie można sobie zobaczyć, będą notowani strzelcy bramek. Dla wszystkich zawodników mamy niespodzianki, mamy dyplomy dla najlepszych, statuetki, medale i nagrody rzeczowe. Tyle z mojej strony. Aha, jeszcze chciałbym przedstawić tutaj naszych sędziów, sędziować zawody. Będą tak jak w roku poprzednim. Kuba Nowak i Sławek Karkuta. Nad formalną stroną tych zawodów będzie czuwał Mikołaj Karkuta. Także wszystkie uwagi, ewentualnie pretensje to do niego. Mam jeszcze też taką uwagę, bo jak wiecie, przykładamy dużą wagę do tego, żeby wszyscy zawodnicy, do zasad fair play, czyli oszukiwania, podawaliście swoje daty urodzenia, jeśli się okaże, że na przykład Facebook nam powie, że któryś z Was jest starszy niż to mamy w deklaracji i zgodach, no niestety cała drużyna będzie musiała zostać zdyskwalifikowana, także jeśli ktoś jest jeszcze starszy niż podawał, także jeszcze prosimy się przyznać, na tym etapie nie będziemy wyciągać wniosków. Ja Wam życzę, tak jak powiedziałem, dobrej zabawy, poszanowania siebie nawzajem, kolegów, koleżanek, bo wiem, że i dziewczyny też przyjadą, będą grały. Także z mojej strony tyle i oddaję głos pani Krysi. Szanowni Państwo, ponieważ Łukasz już wszystko powiedział, dlatego życzę Wam dobrej, miłej zabawy i zwycięstwa.
Wielkie brawa. Uznajemy, że turniej World Cup Junior Anno Domini 2018 został otwarty. Na boisko zapraszam już pierwsze drużyny, pierwszy mecz Iran-Polska. Jako drodze zagrają Panama i Portugalia. Panie Krzysiu!